Witamy serdecznie widzów kanału YouTube Focus on Business. Wracamy do naszego cyklu o cyberbezpieczeństwie. Pierwszy odcinek, który usłyszeliście miesiąc temu, dotyczył cyberświadomości. No w końcu od czegoś trzeba zacząć. A dzisiaj wejdziemy sobie troszeczkę w historię. Konkretnie w historię z frontu cyberwojen i jak zwykle rozmawiam z Damianem Wróblewskim. Cześć Damian. Cześć Wiktor. No to o co chodzi z tym frontem cyberwojen? Mówiąc prosto, są prawdziwe historie firm, organizacji, ludzi, takich jak my oraz Państwo, którzy prowadzą własny biznes, bądź w nim uczestniczą i niestety stali się ofiarami cyberataków i mieli z tego powodu pewne konsekwencje. I o nich dzisiaj porozmawiamy. No to jedźmy. Daj się jakiś przykład na początek naszej rozmowy. Boję się mówić nazwami firmy, zbyt mówił branżą, ale uwierzcie mi, jak się to wygoogluje, to znajdziecie od razu. Branża motoryzacyjna, nasz rodzimy rynek, najlepiej w ten sposób mówić o przypadkach, które nas dotyczą bardzo blisko, bo no, ciekawostka, co 9 minut w Polsce dochodzi do cyberataku, według nowych danych. Więc jak mamy już to wiedzę, świadomość, no to można policzyć, ile firm w tym czasie może paść taką ofiarą, ale ta pierwsza branża motoryzacyjna. Jeden z dużych tutaj producentów części samochodowych jakiś czas temu padł ofiarą cyberataku. Jakie były tego konsekwencje? Pomijając fakt, że wszystkie zasoby zostały zaszyfrowane, zablokowane, firma stanęła, co już jak każdy oblicza pewnie w ramach swojej strategii, co by się stało, gdyby miał minutę przestoju, 10 minut, godzinę, dzień, przy większych firmach ma to znaczenie, to tam jeszcze dochodziły inne czynniki. Nie dość, że trzeba było zapłacić odpowiednim osobom, które posiadają kompetencje i jeden z największych graczy IT na rynku pomagał w tej organizacji. Tam był zespół około 6-osobowy przez około 6 tygodni, gdzie stawka była $1000 za godzinę jednej osoby. To są koszty. Można policzyć sobie, jakby, żeby móc w ten sposób poprzywracać pewne zasoby, uwaga, z komputerów, z serwerów, gdzieś starych dysków, które były jeszcze z jakąś pewną historią. Druga kwestia, się okazało, że w tych magazynach, gdzie ten sprzęt był, ludzie zobaczyli, że kamery nie działają. Więc co się wydarzyło? Zaczęli kraść. Pracownicy zaczęli kraść, okradać swojego pracodawcę. Wyliczyli, że tracili dziennie około 1 000 000 zł. Razy 6 tygodni robi się już poważna suma. Sprawy w prokuraturze, dużo spraw nie do wyjaśnienia, no bo jak nie ma kary, nie ma świadków, no ciężko udowodnić komuś jakąkolwiek kradzież. Więc oczywiście niektórych się złapało, niektórych się nie złapało, ale firma poniosła tak duże straty, że przeszła później w całości na rozwiązania chmurowe, które dają większy poziom bezpieczeństwa, niż oni mogli sami zabezpieczyć we własnym interesie. To taka historia polskiego dużego podmiotu. Ale to ja pociągnę troszeczkę ten temat. Jak doszło do tego ataku? Oficjalnie to nigdy się nie dowiemy, ale nieoficjalnie możemy dowiedzieć się, że zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. I ta świadomość, o której rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, czyli brak tego właśnie tej świadomości osób decyzyjnych na górze, żeby zabezpieczyć ten interes. Często i gęsto niestety jest tak, że przykład idzie od góry. Więc jeżeli IT w tym momencie ma świadomość pod tytułem nie zrobimy tych zakupów, nie pójdziemy w te technologie, bo zarząd na pewno się nie zgodzi. Kurczę, to jeżeli ja idę do lekarza, który ma mi pomóc, ale pomyśli sobie, nie, ten pan to na pewno nie wyda tych 100 zł na te lekarstwa, to mu nie powiem. To jest to samo. Nie może tak być. Musimy jakby uświadamiać dyrektorów IT, że ej, słuchajcie, ja was zaprosiłem do pracy, do współpracy z moją firmą, czy jestem właścicielem, macie mi wszystko powiedzieć, jak mnie zabezpieczyć. Okej, ja później zdecyduję, czy to zapłacę, czy nie, ale ja chcę to widzieć, chcę widzieć ryzyka. Jest scenariusz najtańszy, najdroższy, rekomendowany, żeby dołożyć wszelkich starań. Jeżeli nie ma tej synergii, to jak tutaj mówimy o jakimkolwiek bezpieczeństwie i zarządzaniu, jeżeli niestety w tamtym przypadku również to kad wiem, od góry przykład był taki, że ktoś nie wyraził zgody na budżet, bo nie uwierzył w to, że to jest ważne, dopóki coś się nie wydarzyło. W historii cyberfrontu, cyberwojen, bo taki mamy tytuł dzisiejszego odcinka, aż mnie kusi, żeby zadać pytanie, od kiedy my takie cyberwojny mamy? Czy to jest od pierwszego komputera, który kiedykolwiek powstał i już pokusiło kogoś, żeby gdzieś się włamać? Czy być może jest jakiś ślad w historii, który pokazał, że te cyberwojny się rozpoczęły? W sumie można pomyśleć, zależy jak to spojrzymy, no bo pierwsze wysłanie wiadomości typu Hello World, słynne, no to już pewnie jest coś nowego. To może już od tego momentu się coś zaczęło dziać, wydarzyło, tak? Więc kwestia tego, jak to odbieramy. Kod jest od zawsze. Wcześniej był assembler, jeszcze wcześniejsze różne komputery starszej generacji, które wszyscy korzystali. Ktoś to pisze, człowiek to pisze, tak? Więc jeżeli ktoś człowiek to pisze, no to wykorzystanie tego złym celu było od lat już, nazwijmy to z samego początku,
komputerów, jak i internetu, więc tutaj jakby można powiedzieć, że z tym żyjemy, to jest na co dzień, tylko nie było świadomości. Właśnie to był ten fakt, że każdy dostał komputer, dostaliśmy gry na początek, każdy się uczył na grach, fajnie, ale jak przyszło do co do czego, do konkretów, to dzisiaj przecież jeszcze ludzie używają tych samych haseł 20 lat, no bo przecież po co zmieniać? A czy często się zdarza tak, że my jako ludzie używamy tego samego hasła do wszystkich możliwych systemów, banków, miejsc, rzeczy, które wykorzystujemy w naszym miejscu pracy, czy raczej jednak coś nas jako ludzi już podkusza, żeby te hasła były nieco inne? Jeżeli ktoś już padł ofiarą jakiegokolwiek cyberataku, to zmienia to i nagle pyta, co mam zrobić, mam jakieś klucze kupić, powiedzmy, wierzchniące dodatkowe, czy właśnie gdzie ta bankowość elektroniczna jest najbardziej bezpieczna. To są pytania po fakcie. Czyli trochę jakby możemy powiedzieć, idziemy do lekarza, ktoś mówi, choruje pan na chorobę X, no to chcemy wydać każde pieniądze, żeby się wyleczyć. Tylko lepiej zapobiegać, niż leczyć. I o tym zapobieganiu powinniśmy tutaj myśleć. Czyli tak, odpowiadając na swoje pytanie prosto, tak, niestety nadal używamy najprostszych schematów, błędów, jakie istnieją, o których się mówi w internecie, bardzo szeroko już w telewizji, w radiu i w prasie, a mimo to nadal słyszę odpowiedzi, nie mam czasu. Czyli stosując analogię wojenną do naszego frontu cyberwojen, chodzimy w takich samych kamizelkach kuloodpornych, niezależnie od tego, czy strzelają do nas nabojami małymi, czy też z wielkich dział. Tak, ale dajmy proste przykłady kolejne z rynku. Firma, duża sieć taksówkarska, znana wszystkim na całym świecie, przewozów różnej maści, padła ofiarą cyberataku. Dlaczego? Bo jeden z użytkowników, pracowników firmy, miał tak bezpieczne hasło, że atakujący je pozyskali, wysłali mu link, w którym kliknął i podał dodatkowy ten kod SMS, który mu przyszedł jako ta forma uwierzytelniania. I włamali się nagle do tego wielkiego, do tej wielkiej organizacji, pozyskując masę danych klientów i nie tylko. Sprawa bardzo głośna w internecie. Kolejny przykład ostatnio. Duży gracz IT na rynku, top 10, można poczytać, który, można powiedzieć, niezłamalny. To sama sytuacja. Na starych poświadczeniach, czyli atakujący znaleźli hasła użytkownika w bazie, w historii, w tzw. dumpie, czyli właśnie tych historycznych hasłach, które pasowało, i oni się zalogowali do starych zasobów, które były niezabezpieczone. I pozyskali również cenne informacje. O jakim największym froncie, że tak powiem, w skali świata słyszałeś? W skali świata, no to firma z branży akurat logistycznej morskiej, gdzie stracili ponad miliard dolarów na cyberataku. Wszystko padło, nawet słynny kanał Suezki był chwilowo, ten transport był przez to utrudniony, ale to nie jest to zdarzenie, co mieliśmy parę lat temu, tylko inne. Więc oni stracili tak bardzo, bardzo dużo na takim cyberataku, ale też są firmy mniejsze, które na przykład po takim cyberataku się nie podniosły, które ogłosiły upadłość, które na przykład przez to, że było kradzież danych pacjentów i by pozwy od pacjentów później w innym kraju, niż w Polsce, firma po prostu powiedziała, że to jest koniec biznesu. A powiedz mi, co jest głównym celem cyberataków? Czy to jest wyłudzenie pieniędzy, czy to jest raczej zatrzymanie działania operacyjnego organizacji, którą taki cyberhaker realizuje? To zależy. Na końcu zawsze chodzi o pieniądze. Tylko pytanie w jakiej formie? Czy od tej organizacji, czy tylko jest ta organizacja jest pośrednią organizacją trochę większego? Pamiętajmy, że czasami do celu musimy przejść przez pewną ścieżkę osób po drodze. Czyli jeżeli chcielibyśmy się dzisiaj włamać do, nie wiem, głowy państwa albo do jakiegoś prezesa danej firmy, to mówi się, że 5 kontaktów i jesteśmy w stanie dostać się do każdego. To są 5 firm, jesteśmy w stanie dostać się do każdej firmy. Nawet pewnie krócej. Więc jeżeli to jest mała firma, kolejny przykład a propos, z zimnego rynku naszego, polski urząd, dotyczący akurat kwestii finansowych, było o tym też w mediach, więc można powiedzieć, doszło właśnie do włamania przez poświadczenia programisty, który później oczywiście zachorował, L4 dostał, to inne sprawy, bo po takim zdarzeniu, miał dostęp do danych organizacji publicznej, no i włamali się właśnie przestępcy, używając jego loginu i hasła, bo to firma zewnętrzna, po prostu, która wykonywała usługę, mając uprawnienia do podmiotu publicznego. No i sprawa w prokuraturze i tam chcieli go tam osądzić za to, no dużo możemy wyczytać w internecie, więc jakby o tym mówimy, takie najsłabsze ogniwa, taki backdoor. Ja miałem też taką przyjemność pomagać jednemu klientowi w ramach Office 365 Microsoftu, to tak mogę powiedzieć, bo dużo jest partnerów, więc nie trafimy który, ale jeden z partnerów miał taki fuck up w cudzysłowie, no bo klientka mówi do mnie, Damian, potrzebuję dostęp do
Global Administratora, czyli tego głównego administratora mojego tenanta, czyli Office 365. No zapomniałem hasła, nie potrafię zalogować, pomóż mi. No to zadzwoniłem do tego partnera, powiedziałem, że dzwonię z prośby tej pani i potrzebuję dostęp do konta Global Administratora. A przez telefon miła pani mi mówi, dobrze, login to jest ABC, hasło to DEF. Sprawdzając mojej tożsamości. A pani prezes po prostu została prawie zawało. Niesamowite. To co możemy zrobić, żeby unikać tego typu kwestii? Bo o cyberświadomości rozmawialiśmy sobie w pierwszym odcinku. Wydawać by się mogło, to są podstawowe rzeczy, no ale skoro ten element białkowy, który pamiętam z naszego pierwszego odcinka, padł, jest tym, który zawodzi, w jaki sposób my jesteśmy w stanie jednak włączyć ten tryb myślenia, że może jednak ktoś nas stara się naciągnąć i pozyskać poufne informacje? Po pierwsze, zatrudniajmy lepsze od siebie. W danych dziedzinach. To sobie clue. Dwa, dawajmy im wsparcie. Lepszych od nich. To jest proste. Dam przykład. Jeżeli ja dzisiaj zarządzam spółką, tak? I w obszarze IT mam potrzebę, żeby ktoś mi zarządził całym moim IT, to zatrudniam kogoś lepszego od siebie, kto ma tą techniczną wiedzę, jest w stanie mi doradzić, wesprzeć mnie. No ale ta osoba ma wielki obszar odpowiedzialności na sobie. I ona nie jest w stanie być odpowiedzialna i za sieci, i za użytkowników, za dane, za wszystko. Sposób bycia ekspertem na poziomie 100% na 100%. To jest niewykonalne. To samo musi mieć wsparcie innych organizacji, podmiotów, które się specjalizują w danych obszarach. Na przykład poczta firmowa, Microsoft, który jest dzisiaj słynny, tak, bardzo wszędzie, w wielu organizacjach, no to samo potrzebuje wsparcia, jak kupić licencję, jak doradzić, jak zarządzić, jakie są cyberzagrożenia w ramach tego obszaru, żeby ktoś podszedł i też tej osobie podpowiedział, co należy wykonać. Zebrać 3 oferty z rynku, rozmawiać z różnymi ludźmi, nabrać tej wiedzy i później ja bym oczekiwał od takiej osoby, że ona mi to powie. Damian, słuchaj, masz takie dziury, trzeba zrobić ten audyt bezpieczeństwa. Analizę, ocenę ryzyka, może to duże słowo, ocenę ryzyka, tak? To nam po prostu pomoże zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jak potrzebuję tematu finansowego, idę do księgowej. Jeżeli potrzebuję prawnego, idę do firmy prawniczej. Nie robię wszystkiego sam. Mogłem to zapytać chata GPT, potem napisz mi umowę prawną. On to zrobi, słuchajcie. Tylko gorzej trafimy na klienta, który będzie miał potem roszczenia i ta umowa będzie mało warta. Więc jak jestem, powiedzmy sobie, freelancerem, który dopiero zaczyna na rynku pracy, okej, okay, nie mam pieniędzy na to, żeby to zrobić w porządku, a jak jesteśmy dużą firmą, która zatrudnia ludzi, ma pracowników i nie mamy kilku tysięcy złotych miesięcznie na to, żeby wesprzeć tego dyrektora IT, to my popełniamy błąd jako zarządzający naszą spółką. A skoro mamy zatrudnić lepszych od nas w tym obszarze, mądrzejszych od nas, no to wiadomo, że musimy jakoś ich znaleźć. Czym się kierować? Jak możemy znaleźć dobrego speca od cyberbezpieczeństwa, skoro szukamy kogoś lepszego od nas, czyli możemy nawet nie wiedzieć, jakie pytania zadać, żeby taką osobę znaleźć? Konferencje, wydarzenie, branża, prasa branżowa, media, poczytać, zobaczyć, zorientować się, kto w danej dziedzinie jest ekspertem. Faktycznie jest ekspertem, bo jest uznawany przez innych jako ekspert, a nie, że promuje się na eksperta. Bo to są dwie różne rzeczy. Pandemia pokazała, że powstało dużo pseudoekspertów w różnych dziedzinach, no i tego później są straszne konsekwencje. Więc ja zawsze mówię tak, jeżeli ktoś uważa, że jest ekspertem, ja zawsze mówię, check, sprawdzam. Mam tę przyjemność i mogę się pochwalić, bo miałem ostatnio jakiś sprawdzian mojej osoby, gdzie dostałem informację od jednej firmy, mamy wszystko. Kancelaria prawna, bardzo znana w Polsce zresztą, jest ich dużo, więc też mogę sobie pozwolić. Mamy wszystko, jak coś znajdziesz, to wow, szacun, nie? No i ja taki przerażony lekko szedłem, przyznaję, bo dostałem informację, że będzie ciężko. Zresztą taki zakład z każdą firmą, mówię, że jak słuchajcie, w ciągu godzinnego spotkania, jednego godzinnego ze mną, bezpłatnego, nic nie znajdę, to zapraszam na lunch w Warszawie na mój koszt. Tu się bałem to powiedzieć. Pierwszy raz, przepraszam, bałem się, nie? Bo im tak nastraszono. Minął 15 minut, a pan przyszedł ze mną na ty, a później powiedział, że mu pomogło i im podziękował. Także uważam dzisiaj niestety, że każda organizacja w Polsce czy na świecie jest narażona na cyberataki. Po prostu. Niestety da się do nas włamać. To skoro takich ekspertów, osób, które znają się na rzeczy, wiedzą, czym to cyberbezpieczeństwo jest, możemy znaleźć na przykład na branżowych wydarzeniach, jakie są dobre branżowe wydarzenia, które warto sobie odnotować w kalendarzu? Focus on Business? Oczywiście. Oprócz tego, słuchajcie, są portale internetowe. Securak, Niebezpiecznik, CyberDefense24, wiele innych, które są faktycznie fajnym źródłem wiedzy, którego warto korzystać. I dowiedzieć się, jakby, co właśnie ci eksperci mówią. Po prostu. Więc jakby to są takie miejsca, gdzie możemy się spotykać, przeorganizowane w różnych miejscach technologicznych, przykładowo tak jak są konferencje w Microsoftie, no to można liczyć na to, że będą tam partnerzy Microsoftu, osoby, które się na tym znają. Tak więc
po prostu, jeżeli jesteśmy zainteresowani takimi wydarzeniami, bo chcielibyśmy właśnie tę wiedzę nabrać, żeby nawet móc wiedzieć, o co pytać te osoby mądrzejsze od nas, żeby też nie być wykorzystanym, no bo możemy być ekspertami, przykładowo wymyślimy jakiś pomysł na biznes, który jest milionowy. Jesteśmy tym ekspertami, ale mamy totalnie wiedzę, jeżeli chodzi o IT, o cyberbezpieczeństwo. To lepiej jest samemu, mimo wszystko, odrobić tę pracę domową, dowiedzieć się tych podstaw, co warto, czego nie warto. Zresztą na konferencji niedługo, która będzie w Bydgoszczy, tak? O tym jeszcze niedługo, więc nie mogę powiedzieć, bo widzę uśmiech Wiktora, więc więcej nie mówię na razie. Karty będziemy odkrywali po kolei. Więc na razie tylko tyle powiem. No to warto na takich wydarzeniach się pojawić, bo w takich właśnie wydarzeniach będą eksperci, osoby merytoryczne, które będą o tym mówiły. Jakieś śniadania biznesowe, konferencje, tego bym szukał w pierwszej kolejności. W takim razie, żeby dopełnić tak naprawdę tę historię z frontu cyberwojen i poszukiwanie ekspertów, czyli dobrych żołnierzy, albo wręcz nawet dobrych sztabów dowodzenia, które tam tymi żołnierzami później kierują, to zrobimy może tak, że do opisu dzisiejszego odcinka wrzucimy kilka sugestii, linków, chociażby dobrych stron internetowych, zaufanych stron internetowych, na których znajdują się takie informacje oraz informacje o różnych wydarzeniach, które te tematy poruszają. Oczywiście te robione przez Focus on Business to jakby jedne, natomiast to jest jeden z wielu ciekawych, myślę, że dobrych wydarzeń, które akurat dotyczą cyberbezpieczeństwa i są organizowane w naszym kraju. Pewnie. Tak robimy. Tak robimy. No to do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku. Dzięki.